To mnie skłoniło do zmontowania tego filmu. Jednym z najbardziej ekscytujących odkryć naukowych minionego półwiecza było odkrycie rozpowszechnionych kaskad torficznych. Torficzne kaskady to proces ekologiczny, który zaczyna się na szczycie łańcucha pokarmowego i toczy się całą drogą w dół. Idealnym przykładem są wydarzenia z Parku Narodowego Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, gdy wróciły wilki w 1995 roku. Wiadomym jest, że wilki zabijają różne gatunki zwierząt, ale być może jesteśmy nieco mniej świadomi, że dają życie wielu innym. Przed powrotem wilków, a były one nieobecne aż przez 70 lat, liczba jeleni rosła i rosła. Nawet pomimo wysiłków ludzi, żeby je kontrolować, jeleniom udało się zmniejszyć dużą część wegetacji prawie do zera. Po prostu je wyjadały. Jednak po przybyciu wilków, mimo że było ich niewiele, zaczęły przynosić niezwykłe efekty. Po pierwsze, zaczęły zabijać część jeleni, ale nie był to główny skutek. Znacznie bardziej istotne było to, że radykalnie zmieniły zachowanie jeleni. Jelenie zaczęły unikać pewnych części parku, miejsc, gdzie mogły być łatwo upolowane, zwłaszcza w wąwozach i dolinach. Natychmiast te miejsca zaczęły się regenerować. W niektórych obszarach wysokość drzew wzrosła pięciokrotnie, w zaledwie 6 lat. Łysy zbocza dolin szybko porosły lasami wierzb, osik i topoli. Po tym jak to się stało, zaczęły wprowadzać się ptaki. Liczba ptaków śpiewających i ptaków wędrownych zaczęła znacznie wzrastać. Liczba bobrów zaczęła rosnąć, ponieważ lubią jeść drzewa. Bobry, tak jak wilki, to inżynierowie ekosystemu. Tworzą niszę dla innych gatunków. Tamy, które zbudowały w rzekach, stworzyły siedliska dla wydr, piżmaków, kaczek, ryb, gadów i płazów. Wilki zabijały kojoty, co w efekcie zwiększyło liczbę królików i myszy, co spowodowało więcej jastrzębi, łasic, lisów i borsuków. Kruki i orły berliki pojawiły się i zaczęły żywić padliną, którą zostawiły wilki. Niedźwiedzie też się tym żywiły, a ich populacja zaczęła również rosnąć. Częściowo także dlatego, że było więcej owoców rosnących na odradzających się krzewach. Niedźwiedzie natomiast wzmocniły wpływ wilków poprzez zabijanie młodych jeleni. Teraz się zrobi naprawdę ciekawie. To wilki zmieniły zachowanie rzek. Rzeki zaczęły się mniej wić, było mniej korozji, kanały się zwęziły i tworzyło się więcej stawów, progów wodnych. Wszystko to było świetne dla środowisk przyrodniczych. Rzeki zmieniały się w efekcie działań wilków, a powodem było to, że odrastające lasy stabilizowały brzegi, które rzadziej się osuwały, więc rzeki stały się bardziej osadzone w swoim korycie. Podobnie, ponieważ jelenie zostały wyparte z niektórych miejsc i na skokach doliny odradzała się wegetacja. Było mniej erozji gleb, ponieważ roślinność również działa stabilizująco. W efekcie końcowym to wilki, wcale nie tak liczne, przekształciły nie tylko ekosystem Parku Narodowego w Yellowstone, tego ogromnego obszaru ziemi, ale także jego geografię fizyczną.